kiedy wchodzi się na ten najwyższy stopień, to nie da się tego opisać. Duma, kiedy można odśpiewać hymn, taki spokój wewnętrzny i wzruszenie. Około 10 miesięcy przygotowań, żeby wystartować w tych najważniejszych zawodach, ale kiedy dochodzi do tego momentu startu, to jest nasze święto, te zawody to jest nasze święto. My chcemy pokazać, na co pracowałyśmy, na co nas stać. Siła jest kobietą, tak jak ktoś kiedyś powiedział. Ja widzę w grupie, jakie naprawdę mamy silne kobiety. To mnie też tak bardzo motywuje. Uważam, że trzeba się bawić tym sportem, pomimo tego, że podchodzimy do tego na poważnie i jest pełen profesjonalizm w grupie i w treningu, to trzeba czerpać z tego jak najwięcej radości. Moja mama również trenowała kajakarstwo. Tak naprawdę przez całe życie od małego zabierała nas na spływy kajakowe i tutaj na przystań. Przygoda z kolejowym klubem wodnym trwa cały czas. Nasz klub jest tak naprawdę położony bardzo blisko centrum Krakowa, ale cały czas czujemy, że tutaj jest taki spokój, cisza, natura. Można posłuchać sobie śpiewu ptaków. Nazywam się Adrianna Konkol, pochodzę z Krakowa. Trenuję i mieszkam w Krakowie. Jestem aktualną mistrzynią świata i mistrzynią Europy w kajakarstwie w konkurencji K4 500 metrów. W tym roku udało mi się również zdobyć 2 złote medale Pucharu Świata.